Cześć, dzień dobry. No i co? Zaczynamy. Tak jak ostatnio pokazałem, będę się golił. Znowu mam 3 kremy na testy. Między innymi 4 Bond. Bond, na którym jest napisane Bond Speedmaster. Łagodne i dokładne golenie. Krem do golenia. 80 aplikacji. Taki mistrz. Nie ukrywam. 3 bondami się goliłem. Wszystkie 3 nie zagoszczą u mnie na 100%. Zobaczymy, o co biega. Czy jest również fabrycznie? Tak, również fabrycznie jest zaklejony. Odrywam już to sreberko. O, nawet trochę go wyleciało. No zobaczymy, jak on jest. Oj. Trochę się wylewa, taki wodnisty strasznie. Dałem go do miseczki. Zobaczymy, co z niego wyniknie. Pędzel, którym będę go wyrabiał, to już teraz z musu Romera, choć nawet z tego powodu, że zawsze to Romerom robiłem. Już się biorę za wyrabianie tego kremiku. O zapachu może coś potem. Może coś mi wpadnie do głowy, z czym mi się on kojarzy. Na pewno jest taki bardzo słaby, delikatny, nienachalny. Wyrabianie. Wydaje mi się jeszcze gorzej niż poprzedników. To znaczy, nie się te piany tworzy, tego wyrobionego kremu, ale może już jest chyba w miarę. Będziemy widzieć potem przy nakładaniu na twarz, co się będzie działo. Dobra, płuczę twarz. Nałożę krem na twarz i będę mówił, czym dodatkowo się będę golił. Dobra. Nałóżmy go na twarz. Bardzo delikatnie pachnie. Bardzo przyjemny ten zapach jest. Czyli zapach impluzji. Tutaj nie ma co mówić. Myślę, że może się każdemu spodobać, i tym, co lubią tradycyjne zapachy, tym, co lubią bardziej nowoczesne. Ponieważ to jest taki mydlany zapach. Taki trochę namoczę pędzel, bo jednak trochę za mało wody. Zaraz mam taki półtora dniowy, można nawet powiedzieć. Może nie półtora, ale ponad jeden dzień. Więc mocno twardy. Dobra. Nałożył się. Powiem tak, wydaje mi się, że na twarzy nie jest źle. Choć jakoś tak rewelacyjnie znowu się nie nakładał, ale nie jest źle. Będę się golił maszyngą Single Edge Mongus z żyletką Fater, kurde, Professional Soft Guard. O właśnie, Soft Guard. Będzie to moje 4 golenie. Tak maszyneczka wygląda. Moja najbardziej ulubiona maszynka, jeżeli chodzi o maszynki Single Edge. I ogólnie chyba ze wszystkich maszynek, bo jednak Single Edge lubię najbardziej. Maszynka stalowa, ciężka. Dobra, lecimy. Zacznę inaczej niż zwykle, od szyi. Zawsze zaczynam od policzków. Teraz sobie zacznę od szyi. Aha, bo na szyi mam tutaj takie specjalne blizny. To są blizny po nalocie obcych. Zaatakowali mnie, ale udało mi się jakoś i zostały teraz rany po walce. więc sorry, nie wyglądają one zbyt miło, a nawet można powiedzieć, że szpetnie. Myślę, że niedługo zejdą i nie będą po prostu straszyć. W
Co mydlę? Jeżeli chodzi o poślizg, to tak, jest ten poślizg. Zobaczymy, jaki będzie zostawiało film na twarzy. Na razie nie można nic złego powiedzieć. Na razie twarz mi nie ściąga. Nic mnie nie pieprze. Więc choć może troszkę na policzkach, choć nie wiem jeszcze, mówię, może jestem po prostu przewrażliwiony. Puczę twarz. Tylko tu poprawię. Powiem tak, no, film jest, czuć go, no na razie nic mi się z tą twarzą jeszcze nie podziało. Będziemy widzieć, co się będzie działo dalej. Samo golenie, no jak to golenie, nie widzę tu żadnych po prostu cudów, idzie, więc coś mi tu zaczyna piec pod dolną wargą. No na pewno, jeżeli chodzi o przebieg golenia i o to mydło, o ten krem, nieźle. Twarzy na razie ściągniętej nie mam, choć coraz bardziej mnie zaczyna pod dolną wargą piec. Ale to jest takie moje czułe miejsce. Tu mi ją zawsze podsusza, tutaj na krawędzi właśnie ust. Zawsze mi tu podsusza, ale tutaj choć troszeczkę, odrobinkę mam ściągniętą. Coraz mocniej mnie tu pod wargą piecze. Kurde no, jednak powiem tak. Nie, te kremy, ten krem seria Bond nie robi mi, no nie mogę, no. Pod wargą już mam tutaj tak ściągnięte. Twarz troszeczkę mam taką, jakby mi się troszeczkę tak skurczyła, ale troszkę, no ale jest to, nie pieprze mnie. To jest właśnie fajne, bo przynajmniej mnie nie pieprze, a pod dolną wargą tak pieprze mnie. Nie wiem, coś jest w tych kremach, co mnie po prostu nie... Ze mną się nie dogaduje, no ze mną się nie dogaduje i... To jest czwarta szansa. I to już jest ostatnia. Bo mam nadzieję, że już tych kremów po prostu nie ma więcej. Że to jest ostatni, który mi się udało dorwać. I kurde, flakon. Bo nie chcę do nich wracać. No przykro mi bardzo. Jeżeli komuś ten krem odpowiada, świetnie. Ze mną nie dogaduje się. I mimo tego, że ten zapach jest fajny teraz, mimo tego, że ogólnie poślizg, tu wszystko jest sympatycznie. Lekkie ściągnięcie twarzy i lekkie pieczenie. Nie całej twarzy. Tak jak mówię, z niektórymi kremami mam
Także pod dolną wargą, tutaj na krawędzi ust, mam takie pieczenie po prostu. Poślizg fajny, mydło się fajnie utrzymuje na twarzy. Nie, naprawdę, tego nie powiem, ten krem fajnie się utrzymuje. Piana wydaje mi się, żeby wyrobić troszeczkę więcej wody trzeba. Tak jakby moim zdaniem nieco słabiej się wyrabia od tych bądów wcześniejszych, ale to tylko nieco, bo... No. Zrobię poprawę, skorzystam z mydła, z kremu, które się znajduje u mnie w brodzie i zrobię kilka. Jeszcze trochę. Film jest fajny. Mówię, nie dokładam już pędzlem tego kremu, tylko... Na te poprawki tylko skorzystam z tego, co jeszcze mam tutaj w brudce. Dobra, jest po goleniu. Twarz lekko, leciuteńko, tak lekko, jakby lekko ściągnięta. Bardzo lekko, ale czuję ją. To te okolice cały czas leciutko mnie piecze. Płuczę twarz. I co? I podsumowanie kremu, no. Powiem tak. Kremy Bond nie są kremami dla mnie. Na 100%. Nie czuję ich. A dokładnie czuję je i to albo mnie twarz piecze, albo mam mocno ściągniętą, albo przesuszoną. Tutaj mam lekko ściągniętą, lekko. Piecze mnie na krawędzi ust. Przesuszona jakaś to na teraz nie jest. Użyję wody po goleniu. Myrsol K. Formuła K. Jeszcze jej nie używałem. Wiem, że jest mentolowa. Nie używałem jej mimo to, że jej trochę nie ma, bo tutaj odlałem na próbkę dla znajomego. Więc tak naprawdę użyję ją pierwszy raz. Choć wiem, o, pachnie mentolem, że jest mentolowa. Już jej użyję. Troszkę więcej sobie jej, no kurde, naleję. Odstawię. Oj, mentolowa jak piernik. Powiem szczerze, w mydłach za bardzo mentolu nie lubiłem. Mówię nie lubiłem, bo coraz bardziej mi się ten mentol podoba. Teraz jak tak nałożyłem... Aha, czy piecze? Nie. Nic, raczej nie piecze. Chodzi świetnie. O kurde. Zapach mentolowy ogólnie. Fajna. O, chłodno, naprawdę chłodno w twarz. Więc tak, formuła... Bardzo fajna mentolowa woda. Teraz chyba troszeczkę tak, jakbym czuł pieczenie tu, może gdzieś, może dlatego, nawet w miejscach, których nie goliłem, że jest mocno mentolowa. Dobra, a wziąłem tą wodę dlatego, że tak pod kolor pasuje do kremu, do mojego podkoszulka pod kolor. Dałem szansę po prostu, aby krem mógł się wykazać. Ale w rzeczywistości nie wykazał się i dla mnie przygoda z kremami Bond się kończy. Kończy się to w taki sposób, że ja z nimi się nie dogaduję. Mam specjalny schowek na te kremy. Tadam! Tak on wygląda, ten schowek.
Tutaj wsadzam. Nie da się domknąć bez duży ten krem. Ale dla mnie te kremy w tym schowku będą leżeć. Tak jak mówię, to jest moja subiektywna opinia, bo wiele osób na pewno się z nimi dogaduje i złego słowa na nie nie powie. I oczywiście zgadzam się z tym, bo to są nasze odczucia. Ja odczuwam jak tak, ktoś inny inaczej. Chłodzenie cały czas. Więc mówię, mydełko, kremik ten akurat całkiem nieźle mówię parametrami, a nazywa się on, jeszcze raz przypomnę, Speedmaster. Całkiem niezłe parametry, jeżeli chodzi o pianę na twarzy, o poślizg, o krycie tej twarzy. Nie znikał z tej twarzy. Wyrabiał się nieco gorzej od poprzedników, ale też bezproblemowo. No ale kurde, no nie pójdzie ze mną choćby nie wiem co. I dlatego jeżeli kogoś to raziło, że mam taki specjalistyczny schowek, sorry, no nikomu nie chcę na złość zrobić tutaj tym, tylko ja nie mogę się z tymi kremami dogadać. No i tyle, no i nie będę po prostu tutaj cukrował, że krem taki czy śmaki. Nie o to mi chodzi w tym wszystkim. Chodzi mi o moje i tylko i wyłącznie moje odczucia. Ktoś inny jak spróbuje i powie, że świetny, nie, że nie miał lepszego, oczywiście, czemu nie? Dla niego świetny, nie miał lepszego. Dla mnie po prostu, mówiąc młodzieżowo, z dupy. I cóż, no i tak to będzie i koniec, no. Raczej się to nie zmieni, chyba że wyjdzie kolejny. Oczywiście spróbuję, a czy mi spasuje? Dla mnie już te kremy są po prostu... dla mnie te kremy już odgórnie są już nie do przyjęcia i nie wiem, może ja już tak działam jakoś na te kremy, a nie one na mnie. W każdym bądź razie, bardzo dziękuję za oglądanie. Golenie przeszło bez żadnych problemów. Ja wyszedłem z tego cały zdrowy. Ogolony jestem cudnie. Zadowolony również. Nie jestem rozczarowany, bo podszedłem do tego zagadnienia tak, że ten krem na pewno nie pyknie. No i tak się stało. Może właśnie dlatego też, ale nie no. Pieczenie znikąd się nie wzięło, ściągnięcie twarzy też. Więc tak jak mówię, no nie dla mnie, ale oczywiście przy cenie, nie wiem ile on kosztuje, 3 zł, nie mam pojęcia, w tych pieniążkach może 4, nie jest to jakiś wydatek, żeby nie można było kupić i spróbować. Dziękuję bardzo, dziękuję za poświęcony czas na oglądanie mojego filmiku. Zapraszam na brzytwę.org, zapraszam na mój kolejny filmik, 2 kolejne kremy i 3 jeszcze dodatkowe dojdą. Kolega Heniek obiecał, że czy mi podrzuci do testów, on już je przetestował, zobaczymy co ja powiem na ten temat, więc kolejnych 5 goleń będzie z nowymi kremami i można powiedzieć testowane przeze mnie, dla mnie i tak jak ja to widzę, tak o nich opowiem. Dziękuję jeszcze raz, pozdrawiam, miłego wieczoru, trzymajcie się, szczaweczka, hej, cześć.